Hej słuchajcie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena. To jest kolejny filmik dotyczący mangi Bleach. Wracamy sobie do Bleacha i w tym chapterze mieliśmy ymm, pokazane to co, ymm, o czym mówiłam od dawna i o, co było oczywiste od samego początku, mianowicie Ishida nie jest zdrajcą i Ichi, czy yeah, Ichida. Tak, y, Ishida przyłączył się do Jucha waha tylko i wyłącznie po to, aby móc ymm, nawet nie zniszczyć go, ponieważ Ishida sam powiedział, że zabicie pokonanie Uchawacha jest niemożliwe, o, o tyle chcie, chciał po prostu zniszczyć ten jego pałac i tylko on jest w stanie to zrobić, tak za pomocą e, tej swojej zniszczonej rękawicy, którą miał e, dawien dawno temu i którą się posługiwał. E, natomiast tak e, ma bardzo dobry plan. Tak, interesujący plan przede wszystkim i całkiem niezły plan. Natomiast, jak już sam powiedział, zabicie Juchawacha jest niemożliwe, pokonanie Juchawacha jest niemożliwe, więc osobiście podejrzewam, że planuję go tak, jakby zapieczętować czy, czy pogrzebać, żeby Juchawach nie był w stanie zrobić wiele więcej ponad to, co zrobił do tej pory. No cóż, to jest to jest interesujące podejście podejście do tematu. Yy... Osobiście nie wątpię w Ichigo, nie wątpię w jego, w jego mocy, w jego umiejętności. E, natomiast nie mogę się bardzo doczekać walki u Hawa e, Jestem po prostu bardzo ciekawa, jakie moce dostał, e, e, jakie moce zyskał poprzez odkrywanie swojej prawdziwej wersji swojego miecza i, i co mu powiedział Król Dusz. Bo do, do teraz nie wiemy, co mu powiedział Król Dusz, a mnie to interesuje jak diabli. Natomiast tak natomiast bardzo mi się też podobało w tym chapterze ukazanie tego, jak bardzo zmienił się Yugaram, jak, jak, jak jest pokazane, jak bardzo moc zmienia człowieka, tak? Przedtem Yugaram był bardzo wstrzemięźliwy i bardzo spokojny, podczas walki z Bazembi nie robił niepotrzebnych komentarzy, skupiał się na walce i na tym, co ma zrobić, natomiast tutaj mając Wszechpotęgę Jucha Wacha stał się taki strasznie zadziorny. Tak, tak strasznie pewny siebie, i no cóż, tak, tak dogaduje troszkę. Bardzo mi się podobało pokazanie tego, że po prostu stwierdził, że skoro ma moc, to, mo to może się troszkę zabawić, tak? Natomiast. E, szczerze powiedziawszy interesuje mnie jak to się rozwinie dalej e, osobiście podejrzewam że e, przede wszystkim Yugaram nie ma pełnej mocy Yuhawaha, ponieważ on nie jest pierwotnym posiadaniem tej mocy e, i nie ma jej pełnego e, potencjału nawet jeśli to moje drugie założenie jest takie, że Yugaram po prostu nie ma wprawy w posługiwaniu się mocą Yuhawaha czym oczywiście mogę się mylić, ponieważ e, Yugaram jest e, drugą połową Juhawacha, tak? Więc oni się wymieniają. Jugar, y, Jugaram posiada moc Juhawacha w nocy, natomiast Juhawach y, włada w nią w dzień. Y, osobiście... Cóż, przede wszystkim ta moc jest cały czas nazywana mocą Juhawacha, tak? Dlatego stąd moje podejrzenia i stąd, stąd te moje dwa e, przypuszczenia na, na temat jego mocy i posługiwania się nią. E, natomiast tak, e, osobiście czekam na kolejny chapter, na pociągnięcie tego wątku dalej. Szczerze powiedziawszy, nie byłabym zaskoczona, gdyby w kolejnym chapterze zostaliśmy Gdybyśmy zostali w kolejnym chapterze przeniesieni do innej e, walki, jednej z poprzednich z Askinem albo z Walkirią. Z nie będę zaskoczona, naprawdę. Natomiast tak, ten chapter był bardzo fajny. Przede wszystkim walka Ishidy i Ichigo była bardzo interesująca. Zauważcie, że Ichigo używał tylko jednego miecza. Zresztą potem, jak zaczęli spadać tam pod, 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 pod sufit, tak na, na niższe piętro, Chad złapał Ichigo za ten miecz. Bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajnie jest wykorzystane to, że ten miecz ma dziurę w środku, tak? Yy, yy, powiem wam szczerze, że naprawdę jestem zainteresowana walką tej czwórki przeciwko Yugaramowi. Yy, osobiście podejrzewam, że to się skończy na takiej zasadzie, że walczyć z Yugaramem będzie Ishida i Noe i Chad, natomiast Ichigo poleci dalej, żeby walczyć z Urahawachem. Yy, więc yy, no cóż, Zobaczymy, jak to się rozwinie. Zobaczymy, czy dalej zostanie przeniesienie do innych wątków, czy nie. Mi się osobiście bardzo podobało wejście Jugarama. To końcowe i ten jego tekst w znaczeniu: już widzę Twoją odpowiedź, tak? To mi się bardzo podobało w tym chapterze. Natomiast wypiszcie, co Wam się podobało w tym chapterze i piszcie, czy Wam się podobał ten chapter i tak, co o nim myślicie. Piszcie mi także. Czego się spodziewacie w kolejnych, a ja Wam tutaj dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.